Na tym filmie pokażę, jak należy zaewidencjonować typowe operacje gospodarcze związane z leasingiem operacyjnym u finansującego. Jeżeli potrzebujecie film dotyczący ewidencji ale u strony korzystającej, zapraszam do oddzielnego filmu, do którego link umieszczę w opisie do tego filmu. Ok. Jeżeli chodzi o leasing, oczywiście można tutaj po prawej stronie poczytać najważniejsze elementy. To, co na pewno jest kluczowe, to jest po prostu możemy potraktować leasing jako umowę na zakup określonego w przedmiocie tej umowy środka trwałego, który ma służyć do prowadzenia działalności gospodarczej u strony leasingobiorczej, czyli tej korzystającej z tego środka trwałego, to może być maszyna, samochód, cokolwiek, co może wejść do aktyw przedsiębiorstwa, które ten leasing nabywa. A więc mamy stronę kupującą tą maszynę i ona jest stroną korzystającą, albo jest strona finansująca, czyli to najpewniej jest jakaś firma leasingodawcza lub bezpośrednio w życiu codziennym to będzie bank. I w zależności od tego, czy podpisana umowa dotyczy leasingu finansowego czy operacyjnego, tak należy zakwalifikować dany środek trwały. W przypadku leasingu finansowego to leasingobiorca może potraktować dany środek trwały jako swój własny i na przykład naliczać amortyzację i zwiększać koszty uzyskania przychodu, w sumie po to, żeby po prostu obniżyć sobie podatek dochodowy i mieć niższy dochód. Jak najbardziej jest to wszystko zgodne z przepisami. Na tym filmiku, jak widać, już zadanie jest rozwiązane. Możemy sobie omówić niektóre elementy. Tu są oczywiście podpisane konkretne kolejne operacje gospodarcze, które są typowe dla prowadzenia działalności i operacji związanych w ogóle z ewidencją tego leasingu. I jeżeli ktoś chce, to proszę jak najbardziej może zakończyć oglądanie na tym elemencie, ale też można posłuchać na temat tego, dlaczego księgujemy w określony sposób po określonej stronie, tak żeby sobie jeszcze powtórzyć sposób księgowania ogólnie operacji gospodarczej, a tym bardziej tutaj związanych bezpośrednio z samym leasingiem. Jeżeli ewidencja tego leasingu typowo, zaznaczam, operacyjnego ma miejsce teraz u finansującego, to oczywiście tak samo te operacje są powiązane z działaniami mającymi miejsce u korzystającego. Tutaj są przedstawione tylko u finansującego. Musimy pamiętać, że wystawienie faktury u finansującego na rzecz korzystającego dla finansującego jest źródłem przychodu, a dla korzystającego będzie źródłem kosztów. Także tym razem jesteśmy po stronie leasingodawczej, czyli tej strony, która wyłożyła określoną sumę pieniędzy, ma z tego jakieś korzyści finansowe, ma jakieś z tego korzyści, tak jak tu była sugestia, korzyści podatkowe, ale wszystko oczywiście w sposób formalny musi ewidencjonować. Mamy tutaj 7 typowych operacji, jak najbardziej omówię je. Operacja numer 1. Zawarto umowę leasingu operacyjnego na samochód dostawczy o wartości początkowej samochodu, który został oddany w leasing 60 tysięcy złotych. Jednocześnie przekazano samochód. Oznacza to tyle, że posiadaliśmy teoretycznie w środkach trwałych samochód o wartości początkowej 60 tysięcy złotych, a więc po prawej stronie, czyli kredytowej, na koncie środki trwałej, czyli koncie aktywnym, następuje zmniejszenie posiadanych środków trwałych i jednocześnie przeksięgowujemy ten środek trwały, czyli wypożyczony, oddany w leasing samochód, na konto środki trwałe w leasingu. Po lewej stronie następuje zwiększenie, oczywiście tych tutaj składowych może być teoretycznie więcej. Operacja druga. Na rachunek bankowy wpłynęła kwota 8000 zł od korzystającego jako kaucja gwarancyjna. Zgodnie z teorią, która tutaj została
zostawiona, powiedzmy, jako ściągawka. Pamiętamy o tym, że w przypadku leasingu leasingodawca może w umowie określić, że chce dodatkowych środków pieniężnych na poczet kolejnych rat. Tu jest wymieniona kwota 8000 zł, która zwiększa wysokość rachunku bankowego firmy o kwotę właśnie wskazaną 8000 zł, operacja numer 2, i jednocześnie powstaje nam operacja tutaj po prawej stronie jako zobowiązania leasingowe, ponieważ my w tym momencie nie mamy należności, tylko mamy zobowiązanie, pewnią w sobie wiszącą kwotę, która później będzie rozliczona. Jeżeli w operacji trzeciej mamy tekst, wystawiono i przekazano korzystającemu fakturę VAT za bieżący okres sprawozdawczy i ta opłata leasingowa netto wynosi, czyli bez podatku, 2000 zł i 460 zł wynika z 23% VAT-u, wystawiamy fakturę na 2460. Na koncie pozostałe rozrachunki, czyli na koncie takim rozliczeniowym, gdzie mamy zarówno zobowiązania, jak i należności jednocześnie ujmowane. Na tym koncie po lewej stronie następuje dopisywanie kolejnych należności, a tutaj dopisywanie kolejnych zobowiązań pozostałych, ewentualnie wykreślenie jakiejś należności. Powstaje nam z tytułu samej faktury należność na 2460 zł, jednocześnie po prawej stronie 2460 z rozbiciem mamy 460 zł VAT-u oraz 2000 z tytułu samej usługi leasingowej, które powiedzmy będzie u nas to konto ewidencjonowało samą wysokość tych przychodów związanych z leasingiem. Operacja numer 4. Na rachunek bieżący wpłynęła kwota właśnie wskazana na tej wcześniejszej fakturze 2460 z tytułu opłat leasingu. A więc na koncie aktywnym rachunek bankowy po lewej stronie dopisujemy operację numer 4 w pełnej kwocie z VAT-em i ta kwota stanowi jednocześnie podstawę do rozliczenia tej należności, która powstała przez tytuł wystawienia tej faktury dla leasingobiorcy. A więc tutaj, jeżeli ktoś nam wpłaci pieniądze, to jednocześnie to należność, która była z tytułu leasingu, zostaje całkowicie w tym momencie zrównoważona, zbilansowana. I operacja numer 5. Naliczona amortyzacja samochodu będącego przedmiotem leasingu za bieżący miesiąc sprawozdawczy w wysokości, akurat tu przykładowa kwota, 1870 zł. Jeżeli mieliśmy zastosowany leasing operacyjny, to my jako strona finansująca, czyli bank czy firma leasingodawcza, możemy wrzucić w swoje koszty, ponieważ my zwiększamy wartość naszych środków trwałych, o to dopisane dodatkowe aktywo, które było przedmiotem leasingu, co pozwala nam na naliczenie amortyzacji, uzyskanie zmniejszenia dochodu i zmniejszenie tym samym podatku, a więc my możemy naliczyć amortyzację jako dodatkowy koszt wynikający z naszych środków trwałych, czy to w budowie, czy w leasingu, czy w środkach trwałych, ale możemy naliczyć amortyzację i w tym momencie możemy naliczyć wartość umorzenia środków trwałych, czyli zmniejszenia wartości środków trwałych, jakie posiadamy. Bo oczywiście te kwoty 60 tysięcy złotych to są kwoty, tak zwana wartość początkowa danego środka trwałego, a potem ona oczywiście w miarę upływu czasu i zużywania części danej maszyny, wartość realna, bieżąca oczywiście ulega zmniejszeniu o wartość tego umorzenia. Operacja szósta. Korzystający zwrócił samochód po zakończeniu okresu obowiązywania umowy leasingu. Co w tej sytuacji się dzieje? Mieliśmy środek trwały, czyli samochód w wysokości 60 tysięcy złotych jako środek oddzielony od ogólnego zbioru wszystkich środków trwałych. To następuje wyksięgowanie wartości początkowej tego środka trwałego po przeciwnej stronie, jak tu było po lewej, to tu będzie po prawej. I jednocześnie środek trwały jest zwracany do ogólnego zbioru wszystkich środków trwałych, które mamy w przedsiębiorstwie. Także tutaj jest przeksięgowanie na leasing, a tutaj wycofanie i powrót do naszego zbioru środków trwałych. I w siódemce zwrócono z rachunku bankowego kaucję, która była przeznaczona na takie zabezpieczenie, że jeżeli nasz leasingobiorca by nie chciał płacić rat,
to w tym momencie mamy taką pulę, kaucję, z której byśmy mogli zabierać na kolejne raty. Tym bardziej, że to jest są cztery, wysokość, równowartość jest to czterech kolejnych rat, także można oczywiście traktować jako takie zabezpieczenie. A więc jeżeli zwracamy my, jako strona finansująca, kwotę, która była kaucją, to oczywiście na koncie rachunek bankowy następuje zmniejszenie. Operacja numer 7 po stronie kredytowej, zmniejszenie rachunku bankowego o 8000 zł i jednocześnie możemy wykreślić to zobowiązanie leasingowe, czyli to, że przytrzymaliśmy kaucję w wysokości 8000 zł i w tym momencie to zobowiązanie całkowicie zostaje zredukowane tym, że my tutaj zmniejszyliśmy pieniądze na naszym rachunku bankowym, czyli po prostu zwróciliśmy kaucję. Jak tutaj jest odnotowane, ten sposób ewidencjonowania leasingu operacyjnego finansującego jest jak najbardziej poprawny, ale też można w alternatywny sposób też taką operację tutaj odnotować i jak najbardziej jest to poprawne. Film, mam nadzieję, że Wam się podobał, także udostępniajcie ten film. To jest ważne, żeby inne osoby, które mają problem przed kolokwium czy jakimś zaliczeniem, zrozumiały, o co chodzi z leasingiem operacyjnym w wersji najprostszej. Także zapraszam do linkowania, przekazywania tych filmów moich wszystkich